Cześć, Tomek Laskowski, ksywa Lasek, Grom Akademii. Witam ponownie w Kombat.pl. Przygoda z wojskiem, 93 rok, stare czasy. Przygoda, pierwszy kontakt, Lubliniec, szkółka 3 miesiące. Potem wylądowałem u Arkadiusza Kupsa, 56 ku Słońcu, Szczecin. Po 10 latach Lublińca, fajna przygoda, fajni ludzie, fajne doświadczenie. Jednak nosiło człowieka, dalej czegoś brakowało w życiu. Nigdy się nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę w stanie wylądować w Warszawie. 2003, selekcja do JW2305. Pierwsze podejście, pierwsze udane podejście i pierwszy sukces. Z tym, że historia nie jest taka prosta, bo dowódca niestety nie wyraża zgody w tymże roku, żeby przenieść się do JW2305 Grom. 2005, styczeń, luty, przygotowanie, wyjazd. 2005, lipiec, powrót, gdzie dowiaduję się już będąc w Iraku, że jestem przekierowany, przeniesiony do Warszawy. Więc mam dwa miesiące, niecałe dwa miesiące na to, żeby połapać wszystkie elementy związane z tym, aby być dopuszczonym do kursu. Otrzymałem jeszcze całe szczęście dwa tygodnie takiego fajnego urlopu dla rodziny i dla mnie. Trafiam na oddział zespołu bojowego A, gdzie zastępuję starszego, bardziej doświadczonego kolegę na stanowisku. Kolejne moja przygoda to jest przygotowanie do wyjazdu do Afganistanu. Więc nie było zbyt długo tak zwanego relaksu, bo tam nie było relaksu. Lato, piękne letnie dni, lipiec, a ja wyjeżdżam do Afganistanu. Pół roku przede mną, rock and roll się zaczyna. Zostaję znowu skierowany do Afganistanu na drugą zmianę, wsparcie zespołu bojowego C. Tam byłem w Kandaharze, powrót po Afganistanie, pół roku przerwy względnej i po tym czasookresie udaje mi się dostać na kurs językowy, gdzie mam troszeczkę wytchnienia. Co było fajne, co tam ludzi ciągnie, co wciąga w ten element działania, specyfika jednostki, horyzonty. Człowiek nie ma tunelu w działaniu. Człowiek rozwija swoje możliwości, spektrum widzenia. Nie idziemy tunelowo, bo tak każą przełożeni, tylko działamy własną inicjatywą. JW2305 otwierała oczy, stawiała ludzi w innym szeregu. Tu nie chodzi o wywyższanie się. Tu chodzi o pogląd na działanie, możliwości, koncepcję, rozwój. Jeżeli człowiek chciał się rozwijać, jeżeli człowiek chciał kształcić się, rozwijać w jakimś specjalistycznym kierunku, nikt mu tego nie bronił. W firmie używaliśmy HK416. Obecnie używam karabinka POW 415, system tłokowy. Generalnie, tak jak powiedziałem, jestem bardziej konserwatywny i jeżeli już doszło do tego, że spotkałem się z systemem tłokowym, to po jakimś tam swoich doświadczeniach, po jakichś tam swoich przemyśleniach zostałem wierny temu systemowi. Jeśli chodzi o ten karabinek, jest to karabinek skonfigurowany w podobnym układzie, jak miałem w firmie. Nie ma jakichś wymyślnych cudów na kiju, nie dążę do tego, żeby montować na nim systemy, które gdzieś tam się pojawiają za wszelką cenę. Ja uważam, że jeżeli mam strzelać do dystansu 100 metrów, to system celownika EOTEC jest bardzo, bardzo dobry i wystarczający. Urządzenie wskaźnika laserowego w dwóch systemach, tak jak mówiłem wcześniej, IR i wiązka widoczna z podświetleniem. Co do latarki, Surefire, klasyka. Jeśli chodzi o firmę Grom Akademii, powstała po pewnym incydencie. W 2015 roku doszło do wypadku, miałem na motocyklu na szkoleniu. Kontuzja, która się pojawiła, wyeliminowała mnie na rok z działania w teamie, w sekcji. Zerwane wiązadła, uszkodzona łękotka. Postanowiłem założyć zwyczajnie firmę. Że pomysł był nie tylko na strzelanie, pomysł był na to, żeby rozwijać się jeszcze w innym kierunku, aby zawrzeć
też pewną liczbę osób, pewien pakiet instruktorów, ekipę instruktorów, którzy będą mnie wspierać i będziemy się zajmować nie tylko strzelectwem, ale szkoleniem z różnych zagadnień taktycznych, strzeleckich, kryzysowych, konsultacji i innych zagadnień, tak jak teraz to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o szkolenia Grom Akademii, wychodzimy przede wszystkim naprzeciw ludziom, którzy mają w swoim albo napotkali w swoim życiu element strzelania, specyfikę, pasję strzelecką, chcą zacząć, zaczynają, chcą rozwijać i staramy się zapoznać, przedstawić różnego rodzaju techniki i metody strzelania. To nie jest tylko strzelanie o charakterze stricte taktyczno-bojowym, bo my jesteśmy superkomandosi i tylko tak strzelamy. To po prostu zaczynamy od zera, zapoznajemy ich, przedstawiamy te techniki, elementy. Poznajemy, staramy się wprowadzić od podstaw. Jeśli chodzi o strzelectwo, to jest zapoznać, dać ludziom świadomość pracy i działania na broni, ale takiego działania, które jest w pełni odpowiedzialne, w pełni bezpieczne i po części też nauczyć ludzi już pracy na tej broni intuicyjnie. Nie tylko tak, że instruktor wychodzi, mówi i szkolony wykonuje poszczególne czynności, ale wprowadzamy różnego rodzaju scenariusze, takie, aby szkolony, aby uczestnik naszego szkolenia musiał myśleć, musiał działać i musiał reagować. Ale żeby nie być tylko obsesyjnie nastawionym na strzelanie, bo jestem tylko jakimś tam super zapatrzonym w siebie specjalcem i nic poza tym, poza tym świata nie widzę, to generalnie nie. Lubię podróże, ale żeby też nie było zupełnie nudno, no to jeżeli podróżować, to no motocyklem oczywiście. No, sam mój wygląd może też coś podpowiadać niektórym. Klasyka, motocykl klasyczny oczywiście, ciężki. No i tyle, i zabawa. Ktoś powie wiatr we włosach, ja mówię, oddaję się podróży, odcinam się od jakichś tam problemów czy szarości dnia codziennego. Wsiadam na konia z moją kobietą i po prostu jedziemy. Do zobaczenia na kanale kombat.pl. Będę dla Was testował sprzęt, który będziecie tam mogli kupić. Będziemy przedstawiać rzetelne opinie.